dobry wieczór Państwu. Witamy w Ekonomii Raport. Dziś na temat Nowego Ładu. Z nami w połączeniu dr Cezary Mech, ekonomista, Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego UMFE. Dobry wieczór Panu. Witam Państwa serdecznie. Nowy plan, który jest kompleksowy, który skupia się na demografii, na mieszkaniach, na dochodach Polaków. I te niewielkie zmiany wywołały już wielki ferment w mediach, można powiedzieć, w społeczeństwie z pewnością również, bo media oczywiście oddziaływują na społeczeństwo. Ale to nie jest tak wielka zmiana, która mogłaby nam się wydarzyć, na przykład gdyby politycy zdecydowali się na jednolitą daninę, którą kiedyś dyskutowaliśmy, gdzie te poszczególne progi ujmowałyby sumarycznie wszystkie składki, podatki i to byłaby jedna stawka, przy czym ci najbogaci płaciliby dużo więcej. Zatem może rozpocznijmy od tego, że to nie jest taki plan, który tak bardzo mocno obciąża ludzi bogatych, tak jak to jest przedstawiane w mediach. Zazwyczaj. Najistotniejsze to jest to, że jest z punktu widzenia obywateli, no to 18 milionów podatników no, będzie beneficjentami, więc ewidentnie są, można powiedzieć, z punktu finansowego patrząc korzystny, ponieważ no, 90% emerytów będzie zyskiwało, 68% pracujących, no, 40% tych, którzy są samozatrudnieni. Więc można powiedzieć, że on pod względem takich benefitów, no to niewątpliwie przeważa dla większości społeczeństwa. No pytanie jest zasadnicze, które dotyczy, czy on pod względem takim systemowym właściwie ukierunkowuje tą aktywność gospodarczą, jak i też systemową i skłaniając do lepszego zarządzania pieniędzmi, zarówno jeśli chodzi o podmioty prywatne, jak i też przez podmioty publiczne, podmioty gospodarcze. No i tutaj widzimy, że tak naprawdę to ten plan no to dotknął takiej głównej bolączki, którą wielokrotnie omawialiśmy, a więc tej pułapki demograficznej. Ponieważ zarówno z jednej strony to ukazuje to, że jednak powiększy się ilość środków na służbę zdrowia, co jest wynikiem starzenia się społeczeństwa. Z drugiej strony też znaczną część będzie beneficjentami będą młodzi ludzie, rodziny posiadające dzieci. Pod względem tak wartości to można powiedzieć, że no, zdecydowanie większe jest przełożenie na tych ludzi już w podeszłym wieku, ponieważ no, ta kwestia tych przychodów dodatkowych ze składki zdrowotnej to jest w wielkości 35-40 miliardów złotych. Ta część dotycząca mieszkalnictwa dla młodych małżeństw, jak i też tego bonu, tej dopłaty dla opieki nad najmłodszymi dziećmi, no to jest w sumie to jest 7 i prawie 8 miliardów złotych. A więc można powiedzieć, wpływ jest pięciokrotnie niższy. No i oczywiście, gdy patrzymy z punktu widzenia no, tej pułapki, to widzimy tutaj ewidentnie, że preferencja jest na rzecz tej grupy politycznej, która będzie w znaczącym sposób wpływała na przyszłe wyniki wybory, a więc tego starszego pokolenia. To jest też ta kwestia takiej pułapki, że w sytuacji, kiedy mamy starzejące się społeczeństwo, które potrzebuje czterokrotnie większej ilości zabiegów medycznych, to ono oczywiście będzie miało swój wpływ polityczny i będzie próbowało wyszarpać, nie tyle może wyszarpać, ale zdobyć jak największą ilość środków dla siebie. I z pewnością będziemy to obserwowali. Zatem to są zjawiska, które toczą się w całej Europie, Europie Zachodniej, również w Polsce. Polska troszkę później wchodzi w tą pułapkę starzejącego się społeczeństwa, gdzie coraz więcej ludzi żyje coraz dłużej, pobierając emeryturę i tak jak już pan tutaj wskazał, 90%
zabiegów, które odbywają się w szpitalach, tyczy się tych starszych osób, które no, korzystają ze służby zdrowia, która potrafi wydać duże pieniądze. Wiemy, że w Stanach Zjednoczonych dwukrotnie w stosunku do PKB, czyli około 15% wydaje się na służbę zdrowia, głównie przez jakieś ubezpieczenia zdrowotne, a mimo to wydaje się, że służba zdrowia amerykańska no, nie odbiega bardzo od europejskiej i ma swoje liczne wady. Zatem, panie doktorze, bo całość tego planu skupionego wokół zdrowia tyczy się zwiększenia wydatków na służbę zdrowia. One też będą naturalnie rosły zgodnie z tym, jak będą rosły dochody Polaków. I tu się wskazuje na to, że ze 100 do 200 miliardów, nawet tam w perspektywie kilkuletniej. Ale czy to wystarczy? Czy same pieniądze są tutaj problemem? Czy tak jak również ten plan wskazuje, jest też kwestia o odpowiedniego dostarczenia kadr medycznych, po prostu otwarcia nowych uczelni, czy ściągania lekarzy z zagranicy? No niewątpliwie no, to, co jest tutaj zaprezentowane, to jest kwestia dotycząca tego zwiększenia się tych nakładów na służbę zdrowia do 7% PKB. Z tym tylko, że tak jak pan słusznie zaznaczył, no w Stanach Zjednoczonych ta prywatna służba zdrowia taka rozproszona jest, ona nieefektywna. Tutaj będzie skoncentrowanie na tej służbie publicznej, a więc obejmującą tych, można powiedzieć, zdecydowaną większość Polaków. Czy to będzie wystarczające? Wielokrotnie podkreślaliśmy, że jednak ta kwestia starzenia się społeczeństwa będzie miała wpływ nie tylko na kwestię dotyczącą emerytur, ponieważ i tu tych ma olbrzymich zobowiązań emerytalnych, ale też również na służbę zdrowia, ponieważ no ta ilość zabiegów dla tego starzejącego się pokolenia, zauważmy, że w wiek emerytalny wchodzi teraz około dwukrotnie więcej osób niż wchodzi w wiek produkcyjny, to będzie powodowało olbrzymi przyrost zapotrzebowania. Poprzednio żeśmy szacowali już w innym programie, również kiedy byłem u pana, że to będzie tylko i wyłącznie z tego tytułu, no będzie przyrost około 7% rocznie zapotrzebowania na ilość zabiegów. Tam to jest częściowo jest uwzględnia wzrost kosztów i nakładów. Niemniej też zauważmy, że to, co jest charakterystyczne w służbie zdrowia, no to jest jednak zdecydowany, szybszy wzrost kosztochłonności tego typu zabiegów. Oczywiście. Dobrze, panie doktorze, może przejdźmy do kolejnych beneficjentów, bo chodzi o osoby, które zarabiają najmniej. One zwolnione są z podatku dochodowego, zatem kilkaset złotych więcej miesięcznie w portfelu, plus zapowiadana podwyżka od stycznia do 3300 zł. To może być nawet pod, no, na pewno jest w przedziale między 500 a 1000 zł więcej. U tych najmniej zarabiających w portfelu już od stycznia 2022 roku. No i to są dosyć duże grupy pracowników, tych, którzy zarabiają troszkę więcej niż te osoby, które zarabiają minimalnie. Zatem można powiedzieć, zostanie wygenerowany ogromny popyt konsumpcyjny. Co pan przewiduje? Jak ten choćby te dwa elementy, o których teraz mówimy, jak zmienią polski rynek? Co się może wydarzyć? Należy liczyć się po pierwsze no oczywiście z przyspieszeniem wzrostu PKB, ponieważ to są jednak osoby, które w znacznie większym stopniu wydatkowują, a więc generują dodatkowy popyt na produkty, mniej oszczędzają. Więc efekt. Panie doktorze, będzie... to jest mniej oszczędzają, bo nie mają z czego, tak? Zanim przechodzimy do oszczędzania, to musimy zarabiać na tyle dużo,
żeby móc oszczędzać, na przykład nie wydawać na głupoty, ale no, czy można powiedzieć, że mniej oszczędzają. Nie, oni są po prostu... No i chodzi właśnie o te przestawienie, że no, Polacy będą mieli o 1000 zł więcej od przyszłego roku i pójdą do supermarketów, kupią żywność, wydadzą na jakieś dodatkowe usługi. Co się może rozwinąć w Polsce? Bo też przez analogię do tego, co się działo na przykład w Hiszpanii, to zjawiska wydarzyły się wcześniej w Hiszpanii i właśnie się wydarzają w Polsce. Niewątpliwie będzie to przyspieszenie tam PKB. Pamiętajmy również, że będzie też najprawdopodobniej przyspieszenie w segmencie dotyczącym mieszkalnictwa, ponieważ już obecnie właśnie ten kryzys też się tak charakteryzuje, jak to na przykładzie zresztą Stanów Zjednoczonych. To jest wzrost w budownictwie, ilości budowanych mieszkań, spadek zasobów tych mieszkaniowych, takich wolnych. Nawet jest wzrost i pewna inflacja na nieruchomościach. I widzimy wyraźnie nawet w postaci reakcji giełdy na ten plan, że największymi beneficjentami, można powiedzieć, są przedsiębiorstwa budowlane, ponieważ cały indeks dotyczący nieruchomości, tak zwany announcement effect, to tutaj w tym przypadku no to WIG nieruchomości wzrósł o 3,5%, podczas gdy cały WIG 1,4%, co też było znaczącym wzrostem. Widzimy wyraźnie, że już od początku roku ten WIG wzrósł o nieruchomości, wzrósł o 4,47%, od początku roku 21,73%, a więc nawet dwukrotnie szybciej niż cały WIG. Jest to związane z tymi informacjami, które już obecnie dochodzą. Marzec był największym, charakteryzował się tą informacją, że prawie 7 miliardów złotych, a więc rekordowo 27% rok do roku wzrosła ilość tych starań i otrzymanych hipotek, kredytów hipotecznych. Jeśli kwiecień nawet był rok do roku i był większym, bo to jest prawie 100% przyrost. No dobrze, czyli tutaj pan... Panie doktorze, tutaj przerwę, czyli już obecnie rynek, można powiedzieć, jest mocno nagrzany, ceny są historycznie najwyższe, no i zbliża się ten nowy program pomocy dla rodzin wielodzietnych, dla takowych, które planują posiadanie dzieci, bądź już posiadają dzieci również. To ważne, że nie ma dyskryminacji, ale jednocześnie no, te kwoty, które zostaną dostarczone na rynek, czy będą na tyle duże, że wpłyną na ten rynek nieruchomości, czy on mimo wszystko on jest taki, ciężko na niego wpłynąć takimi mechanizmami z tego względu, że on już jest po prostu bardzo duży dzięki kredytom hipotecznym i ten dodatkowy program rządowy, no właśnie, jak on zadziała według pana? Według szacunków rządowych no to jest przewidywane, że to jest będzie 80 tysięcy. Myślę, że nie w całości powiększą tą ilość oddawanych mieszkań do użytku. W zeszłym roku był maksymalny wskaźnik, to był 222 tysiące oddanych mieszkań. Więc tutaj można powiedzieć, że to jest spodziewany jest wzrost prawie o 1/3. Oczywiście jest to olbrzymi plus dla banków, dla ich możliwości zwiększenia aktywności kredytowej. Ja mam nadzieję, że biorąc pod uwagę fakt, że były pewne studia dokonywane a propos tego rynku i potrzeb, jakimi się charakteryzują powiedzmy tutaj rodziny polskie, ale też wpływu na całą bankowość, to chciałbym przypomnieć jeszcze raz, że program Rodzina na swoim to wymyśliłem podczas jednej nocy, to znaczy nazwę
program żeśmy wymyślili wspólnie z całym zespołem. Z tym tylko, że to też było takie bardzo charakterystyczne, bo program był nastawiony na to, żeby ograniczyć ryzyko tam zmian stóp procentowych i obciążeń młodych małżeń, które biorą kredyty. Dążono do tego, żeby mogli mieć mieszkania na początku lat 2000, a więc żeby zaczepowali się w Polsce, nie wyjechali. Pamiętajmy też, że ten cały program też będzie miał dodatkowy wpływ na przyspieszenie produktu krajowego brutto. Niemniej no, on się skończył w ten sposób, że w efekcie został zaproponowany produkt, który był produktem bankowym, a więc zwiększone zyski dla banków. Tutaj też jest niebezpieczeństwo tego typu, że z jednej strony, tak jak pan podkreślił, no istnieje niebezpieczeństwo, że ta gwarancja jednak ta 100-tysięczna, a więc zastąpienie wkładu własnego, no to z jednej strony spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na mieszkania przy ograniczonej podaży i to będzie windowało ceny, a z drugiej strony głównymi beneficjentami może się okazać, że będą banki, ponieważ one nie będą musiały podejmować ryzyka związanego z udzielaniem tego typu kredytów. No, najgorszym rozwiązaniem to by było, gdybyśmy już w przyszłości nie mieli problemu już z kredytami frankowymi, ale mieli kredyty złotówkowe, hipoteczne, ponieważ pozbawione ryzyka banki by nadmiernie poluzowały kryteria po to, żeby udzielić większą ilość tych kredytów, które... Panie doktorze, z tego wychodzi, że będzie łatwiej o kredyt dla osób, które no, miały do tej pory problem z kredytem, do których miał być skierowany no, nieudany już program Mieszkanie Plus. Zatem takie rozwiązanie pośrednie zostało wybrane. Pan tu wskazuje, że nawet urośnie rynek o 1/3, co będzie się działo z cenami, bo one też mają swój limit, jeśli chodzi o dochody Polaków. I tutaj właśnie ta zagwozdka, na ile wzrost bądź stabilizacja tych wysokich cen, na ile dochody Polaków, na ile to się zbiega jedno z drugim już w chwili obecnej, jak to może się rozwijać? No, naturalne jest, że te koszty powinny raczej być bardzo silnie skorelowane z dochodami, no bo, ponieważ z jednej strony no to ci, co pracują, to przecież to oni mają powiedzmy też, są w danej sytuacji dochodowej, więc inni ich płace nie odbiegają znacząco od tego, co jest w kraju. Niemniej to, co zauważono ostatnio w Stanach Zjednoczonych, że te krzywe się rozjechały. A więc z jednej strony okazało się, że z jednej strony to dochody ludności mimo tej pandemii one w tych wszystkich programach one wzrastały, ale nieadekwatnie do przyrostu wartości nieruchomości. I to mimo sytuacji takiej, jak była w Stanach Zjednoczonych, że te koszty kredytu zostały zredukowane. Więc istnieje też niebezpieczeństwo tego typu, że jednak instytucje głównymi beneficjentami mogą być firmy deweloperskie. Panie doktorze, czas dobiegł końca. Tutaj skończymy rozmowę o postępie. W średniowieczu dom budowano z drewna z rodziną. 2 tygodnie, teraz 40 lat z betonu. Panie redaktorze, jeśli chodzi o cenę drewna, to teraz ona kilkakrotnie wzrosła. Tak, właśnie też tak, z tego powodu. Rok do roku o 250% widzimy to w polskich lasach. Dziękuję panie doktorze za udział w dzisiejszym programie. Dziękuję. A państwu dziękuję za uwagę i zapraszam za chwilę na sumę dnia.